Państwa, Robert Dzięba, po ostatniej przerwie, kiedy odbywała się sesja Rady Miasta, nie mieliśmy spotkania. Dzisiaj jednak komentujemy. Dariusz Zawadzki, Jacek Dzień dobry. Woźniak. Dzień dobry. Jest co komentować. Zaczniemy, proszę Państwa, od ostatniej sesji Rady Miasta. No i Rada Miasta, która Niemca nie chciała. Jakby to miasto było niebywale słowiańskie, choć jest słowiańskie, bo przecież korzenie słowiańskie są tu bezwzględne, ale Niemiec. Heinrich Martens po prostu podzielił Radę Miasta i ta się rakiem wycofała, a choć komisja komunalna też była przeciwko. No ale Dariusz Zawadzki jak głosował? Za wycofaniem? Nie, no ja popierałem tą kandydaturę z tego tytułu, że my korzystamy z dóbr obecnie, na przykład takich jak Plac 18 Marca, które były zaprojektowane przez świętej pamięci Martensa i on nie był Niemcem, jak już wszemi wobec jest wiadome, tylko miał pochodzenie żydowskie, szanowni państwo, nie był Niemcem, a już na pewno nie był nazistą, bo przed dojściem do władzy nazistów już nie żył po prostu. No tak, nie budzi do wątpliwości. No i sporo dobrego. A plac, który chcemy nazwać jego imieniem, też zaprojektował Martens, bo to jest Wiktoria. Bintasz chyba, nie? Bintasz, sporo. Sporo rzeczy w Polsce. Rosengarten, którego już nie ma. Człowiek, wydaje mi się, że zasłużył. Ja tak mam takie mieszane uczucia po tym, co usłyszałem w kuluarach i publicznie na temat tego projektu uchwały, który w mojej ocenie nie powinien wzbudzić jakichś większych emocji, dlatego że kołobrzyżanie, niektórzy przynajmniej, chcą się odcinać od rzeczy, które już zaadoptowali. Rozmawialiśmy jeszcze jakiś czas temu, że herb Kołobrzegu, no to przecież nie Polacy wymyślili. Myśmy go zaadoptowali. To po pierwsze. Po drugie, pierwszym biskupem Kołobrzegu nie był Polak, był Niemiec. O tym też mało kto pamięta, a przecież zorganizowaliśmy huczne obchody tysiąclecia biskupstwa w Kołobrzegu. Umówmy się, no nie polskiego, no przecież ten człowiek nie otaczał się samymi Polakami. Generalnie trzon kurii tutaj stanowili Niemcy i oni to organizowali. Henryk Bieńkowski zorganizował za czasu swojej kadencji huczne obchody 750-lecia otrzymania praw miejskich na prawie lubeckim w 1255 roku, czyli za czasów, kiedy tu rządzili koloniści niemieccy. Tak jest. No, słuchajcie, no, nie da się odciąć historii tej ziemi od tego, że przewijały się tutaj różne narody, różne narodowości. Jako ciekawostkę wam powiem, że dość głośno się o tym zrobiło, że Ministerstwo Obrony Narodowej wystąpiło do samorządów poprzez wojewodów swoich o wskazanie w danej gminie ludzie jakiego pochodzenia, Polacy jakiego pochodzenia żyją i jacy obcokrajowcy żyją na terenie danej gminy. Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, to w Kołobrzegu mamy zameldowanych 276 obcokrajowców. Kenijczyków, Senegalczyków, 155 Ukraińców. Mamy te dane w Urzędzie Miasta, bo przygotowywaliśmy odpowiedź dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Z kolei nie wiemy, jakiego pochodzenia Polacy tutaj żyją, bo tutaj trzeba byłoby się cofnąć do spisu powszechnego, gdzie ludzie być może wypełniali tę rubrykę, że pochodzenia na przykład żydowskiego, pochodzenia ukraińskiego, pochodzenia rosyjskiego. No dużo jest kresowych rodzin, tego nie wiemy. Ja nawet uważam, że Ministerstwo Obrony Narodowej trochę przegina, pytając o takie rzeczy. Mają dostęp do wyników spisu powszechnego, niech sami sobie te rzeczy przeanalizują. W mojej ocenie nie ma żadnego znaczenia, jakiego pochodzenia jest człowiek. No, ktoś jest brunetem, ktoś jest blondynem, można byłoby się doszukiwać różnych rzeczy. Nie brnijmy w te tematy. Darek, wszyscy jesteśmy ludźmi, na litość boską i nie dyskryminujmy innych tylko dlatego, że są innego pochodzenia. W Kołobrzegu pracuje wielu obcokrajowców, prowadzi własną działalność gospodarczą. Ja pamiętam, jak grupa kibiców, można różnie oceniać ich motywacje i pozytywnie, i negatywnie, ale krzyczała, że coś tam Araba, wiecie o co chodzi, nie? Pewnie nie zdawali sobie z tego sprawy, że tuż obok, za winklem działalność prowadzi Egipcjanin, który ma żonę Polkę, mieszkają w Kołobrzegu i on mógł poczuć się urażony tym, co tam było słyszane, zresztą mnóstwo skarg wtedy do Urzędu Miasta. Tak, tylko chodziło im wtedy o tych nielegalnych imigrantów, tych uchodźców tak zwanych i ten problem, Darek, który za sobą oni niosą. Ja tego nie kwestionuję. Są dwie różne sprawy, więc... Dlatego jeżeli my w szkołach naszych, a już nawet w szkołach nauczyciele historii uczą młodych Kołobrzeżan, co było w Kołobrzegu, w Kolbergu przed 45 rokiem,
to dobrze jest, żeby wyciągnąć z tamtego okresu te rzeczy, które dla Kołobrzegu były dobre. Pamiętasz, Robert, rozmawialiśmy nie tak dawno temu o 500-leciu reformacji. A tak, zgadza się. Nie? Będą uroczystości. Będą uroczystości na jesień, jeżeli chodzi o 500-lecie reformacji. No przecież całe Pomorze, Kołobrzeg poprzez reformację dźwignął się gospodarczo, no, kulturalnie. To są rzeczy, których nie robili Polacy. Nie? A dzięki temu Kołobrzeg na mapie ówczesnej Europy pokazał się z dobrej strony. W Kołobrzegu przed wojną mieszkało wielu Polaków. To też trzeba zaznaczyć wyraźnie. Zgadza się. Mieliśmy przecież i kołobrzeski Watykan i byli to katolicy. O 8:30 w każdą parzystą niedzielę w kościele świętego Marcina była msza, więc no, ta ben, tak jest, skazaniem. Też czytałem. No. Tak, więc... To są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Znaczy, Henryk Martens był jedną właśnie z takich pozytywnych postaci, która w tym mieście żyła, chodziła po tych ulicach, które my mamy projektowała tutaj. Projektowała je, bo to, wiecie, to były potężne dyskusje, potężne spory, bo po zasypaniu, po zaniwelowaniu wszystkich rowów fortyfikacyjnych... To było targowisko odłogiem. Przecież tutaj na skwerze 18 marca. Rosły tam jakieś dziwne rośliny i komary miały świetną wylegarnię. I Martens przekonywał, między innymi radnych, tak, co z tym fantem zrobić. A żeby było jeszcze śmieszniej, kiedy katolicy próbowali dostać działkę obok Wiktoria Plac, tak, bo Wiktoria Plac był pierwszy i katolicy próbowali, a teren był jeszcze niezagospodarowany, bo te elementy miasta związane z ujściem dopiero były zagospodarowane, jakaś tam wizja powstawała. Katolikom, jak chcieli kupić teren pod kościół, powiedziano nie. Więc od kogo kupili tę działkę? W nocy podpisano umowę z Żydem Tobiasem. Tak. I Żyd Tobias sprzedał swój teren, notabene przy skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej i Zwycięzców. I tam powstała parafia, tam powstały również łazienki świętego Marcina, bo tak się nazywał. To tak na marginesie a propos Żydów w Kołobrzegu. Oj, dużo można mówić o Żydach w Kołobrzegu, ale nie historycznie się panowie to spotkaliśmy. Tak, ale fajna jest historia naszego miasta. Fajna jest. Tylko, żeby była jasność, nikt nie chce, bo z takimi zarzutami też się spotkałem, że propagować pruskiego militaryzmu. Nikt nie chce, tylko po prostu nie możemy odcinać się od własnej historii, którą akurat tworzyli, no nie polskojęzyczni obywatele tego miasta, ale akurat niemieckojęzyczni, ale to był fakt, to jest historia, tego nie możemy zmienić po prostu, musimy ją znać. Dlatego mam nadzieję, że otwierane w tej chwili Muzeum Miasta Kołobrzeg 2 lipca pozwoli, mam nadzieję, że radni się pofatygują i oświeci co niektórych, żeby zobaczyli, jak to wyglądało od czasów Reinberna, może nawet i wcześniej, urodzonego w Hassegau, to nie brzmi po polsku. I żeby zobaczyli tak, jak to wyglądało aż do 1945 roku, to po pierwsze, a po drugie przy okazji, że zaczęli także jak Polacy o Kolberg w 1807 roku walczyli, bo to 210. rocznica, tak więc sporo związków z tym mamy. Zapewne wrócimy sobie do tego tematu. Ja mam taką nadzieję, że będzie to rozwiązanie przyjęte oświeceniowo, wręcz możemy powiedzieć niemalże w ramach reformy myślenia niektórych osób, tak jak w Szczecinie to miało miejsce. Tak. Tam zaprzestano się kopać z dawną historią. Zaczęto po prostu z nią żyć, ją szanować. Tak? Widziałem kiedyś fajny artykuł na ten temat, jak to zostało zrobione i wiele osób się dziwi, bo my to przyjęliśmy jako swoje. No ale jak mamy to przyjąć? Tak? To chcielibyśmy, żeby na Kresach Wschodnich kultywowano naszą historię, byśmy się wręcz nią cieszyli. Wręcz domagamy się tego. Właśnie. A co robimy sami tutaj na tych terenach? Cmentarz Orląt Lwowski. Skuwamy, prawda? Niszczymy, zamurowujemy. No to w takim razie w sali koncertowej ratusza trzeba ten pruski herb po prostu zdjąć, dać radnym dłuta, niech pracują. I żeby był święty spokój o pozostałych tych herbach jeszcze z elementu pruskiego, chociażby na szkole muzycznej, koniecznie zamudować, bo tam dzieci chodzą. Mam nadzieję, że radni nie zauważą. No, Marona, na Maronie przecież dawno jest. Na Maronie już jest bardziej taki ten, na szkole muzycznej jest trochę bardziej radykalny ten herb, jeszcze sięgający XIX wieku. Natomiast mam nadzieję, że radni nie zakleją słowa Kolberg na zdjęciu. Dlatego, zmieniając temat, pozostając przy temacie sesji Rady Miasta, nowy klub powstał, niezależny Kołobrzeg. Bardzo ciekawe osobistości się tam pojawiły, pomijając osoby o bardzo wyrazistym charakterze, jak chociażby radny Ireneusz Zarzycki. No to są tam ciekawe postaci i tak nie do końca niezależne. Chociażby Henryk Binkowski związany z Porozumieniem dla Kołobrzegu. O Jacku też można powiedzieć to samo. Jacku Kalinowski. Dariusz Zawadzki. Znaczy ja powiem w ten sposób. No, kwestią czasu było to powstanie nowego klubu. Z tego tytułu, że no, każdy z radnych w pojedynkę mało znaczy, bądź nawet nic. O założeniu, potrzebie założenia nowego klubu już mówiło się, spekulowano. No, sam Henryk Binkowski nie ukrywał, że od dłuższego czasu, że z takim zamiarem się nosi. Natomiast jestem ciekawy, jak ten klub będzie funkcjonował i zapatrywał się na pewne projekty, na pewne sprawy,
na przykład rozbudowy strefy uzdrowiskowej, bo jak wiemy, Henryk Bieńkowski przynajmniej do tej pory próbuje ograniczyć zabudowę w tym sensie, że nanosi poprawki do projektów uchwał, bądź wycofuje. Jest jednym z tych radnych, którzy wycofują projekt uchwał mówiący o rozbudowie i nadbudowie strefy uzdrowiskowej. Natomiast Jacek Kalinowski jest gorącym, wręcz zaciekłym zwolennikiem kompletnego zabetonowania strefy uzdrowiskowej. Choćby na tej niwie jestem ciekaw współpracy radnych w tym klubie. Jacek Wojnak? Znaczy, ja powiem tak. Panowie wymyślili sobie taką nazwę, która miałaby wskazać, że są w jakiś sposób niezależni. Ja nie mam takiego przeświadczenia, że są radnymi niezależnymi. Jeżeli w grupę się zebrali, to jednak jakaś wspólnota interesów ich połączyła, więc o niezależności tutaj mówić nie możemy. Chyba że zrobili to tylko po to, żeby każdy inaczej głosował. Ja pamiętam pierwsze głosowanie nowego klubu w Radzie PiS. Chodziło o zdjęcie chyba z porządku obrad jakiejś uchwały, to specjalnie na to zwróciłem uwagę, że jeden zagłosował za, drugi przeciw, a trzecia się wstrzymała od głosu. Ja tutaj nie wiem, jak będzie. Życzę panom z Niezależnego Kołobrzegu żeby dobrze pracowali dla tego miasta i rzetelnie dokonywali oceny otaczającej rzeczywistości bez wyimaginowanych problemów, co niejednokrotnie można było zobaczyć, kiedy funkcjonowali indywidualnie. Możemy jeszcze dalej pospekulować, czy w ślad za powstaniem nowego klubu nie powstanie nowy kandydat na prezydenta miasta. Na przykład. I kto to miał być? Być może. Nie wiem, no są różnego rodzaju też dociekania w kuluarach. Być może jest to zalążek przyszłego komitetu wyborczego. Mówi się też o Henryku Bieńkowskim jeszcze, który mimo wszystko, ale to tylko mówi się. No nie wiem, ale jeżeli... Wiele procent z tego, co tutaj rozmawialiśmy, akurat spełniło się, więc... Jeżeli jesteśmy przy temacie kandydata na prezydenta... Nihilinowi et solei, nic nowego pod słońcem. To rozmawiam ci z Czesławem Hocem. No właśnie widziałem. No właśnie czytałem, no właśnie, i byłem bardzo zdziwiony, bo potwierdził plotki, które po mieście krążyły od ostatniej soboty, że PiS jednak będzie chciało brać najpierw cały samorząd, znaczy, przepraszam, cały parlament na siebie i szykują się bardziej w tym kierunku niż w przypadku samorządu. Chcąc blokować Janusza Gronka. No tak, to bo Czesław Hoc, jeżeli wystartuje, bo najprawdopodobniej już nie będzie startował do Europarlamentu, to się nie wróci mu, więc najprawdopodobniej zostanie senatorem. Tak? Natomiast tam w tej chwili bardzo duże do powiedzenia ma także Paweł Szefernaker, stąd będzie otwierał listę i będzie to wyglądało zupełnie inaczej. A Czesław Hoc nie budzi wątpliwości, żeby zdobyć głosy w okręgu białogarsko-kołbrzeskim czy kołbrzesko-białogarskim, a tak dzisiaj na tym pisałem, zastanawiałem się, jak się to nazywa, to będzie miał z tym duży problem. Jeżeli wystartuje Czesław Hoc. No zobaczymy, bo wcześniej spekulowało się na temat jego kandydowania na prezydenturę, ale... Gdyby faktycznie Czesław chciał kandydować do Senatu, to mielibyśmy starcie gigantów. Tak. I no, wyglądałoby to bardzo interesująco. Ja muszę powiedzieć, że nie rozstrzygałbym tego głosowania w tej chwili. Kiedyś Platforma... Jeszcze za wcześnie. Oczywiście za wcześnie, jest dużo za wcześnie, żeby o tym mówić. Ten rząd jeszcze się może potknąć parę razy. Ostatnio nie miał dobrej prasy. Ale to są wybory w okręgach jednomandatowych. Tak, tak jest i to wygląda zupełnie inaczej. Obaj panowie i obecny prezydent Janusz Gromek i Czesław Hoc to są postaci nietuzinkowe. W związku z tym ta rywalizacja mogłaby wyglądać interesująco. W mojej ocenie, gdyby Platforma chciała osiągnąć sukces, to nie wiem, czy nie powinna zaproponować Januszowi Gromkowi jednak Sejm, a nie Senat, ale to jest jakby odrębna sprawa. No to jest odrębna sprawa i to by było niegłupie. Nie wiem, co Dariusz? Ja powiem tak, powiem inaczej odpowiem. Kiedyś modliliśmy się, żeśmy w ogóle mieli parlamentarzystę z Kołobrzegu. Pasce przełamał Bogdan Błaszczyk, później teraz mamy dwóch posłów, no jednego do Sejmu, drugiego do Europarlamentu. Mieliśmy wcześniej parlamentarzystów. O, i kogo? Stefana Gębickiego. Znaczy, no były takie osoby, które no, nie były kojarzone bezpośrednio z naszym miastem. Tak? To nie było w ten sposób, były trochę inne uwarunkowania. Startowały, dobrze jest, powiem też. Dobrze jest mieć posła. Jest naprawdę wiele lat jeszcze do wyborów samorządowych, później parlamentarnych. Jeszcze uwierzcie mi, po samej zmianie ordynacji wyborczej naprawdę jeszcze wiele może się zdarzyć. No, śmiem twierdzić, że to nawet artykuł u Ciebie na portalu Miasta Kołobrzeg też nie jest jeszcze ostatnim słowem powiedzianym przez Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno nie jest, ale widać także i po utworzeniu dodatkowych, jak to się nazywa, nie klubów, tylko...
komitetów w Prawie i Sprawiedliwości, że one zaczęły obejmować okręgi wyborcze. Tak, okręgi do powiatu. Tak więc widać, gdzie PiS się szykuje i że jednak się zbiera mocno, strategicznie, czego do tej pory nie było widać po tej partii. Tak? Od zmiany lidera i przejścia do mocnego uderzenia i, no, że tak powiem, pokazania, zresztą tu widać także w Radzie Miasta, że klub musi być, więc idzie to jednak w jakimś określonym, myślę, kierunku. Czy to zakończy się sukcesem, to jest zupełnie inna sprawa, bo zobaczymy, jak PiS skończy. Od samego początku mówiłem, od początku tej kadencji, że w tej kadencji powstanie w Radzie Miasta klub PiS. Na początku nikt mi nie chciał w to wierzyć, Porozumienie dla Kołobrzegu upierało się, że to będzie jedność, nie? A ktoś nawet ostatnio powiedział, że to nie jest Porozumienie dla Kołobrzegu, tylko podziały dla Kołobrzegu. A ja byłem 100% przekonany, że ten klub powstanie, prędzej czy później powstał. Znaczy, no, my też rozmawialiśmy wielokrotnie także tutaj, że prędzej bądź później dojdzie do podziału Porozumienia dla Kołobrzegu, tylko to jest kwestia czasu i pytanie, o jaką rafę się rozbiją. No dokładnie. No, tutaj, i kiedy? Tutaj się rozbili o bardzo dużą rafę. Tu się spotkali z Arturem Semnuchem za kamerą. Więc mieli duży nie problem. Wyłączył kamery, kiedy powinien. Znaczy nie, kamery to nie, szła ale, transmisja, kamera nie chodziła. Ale wiecie co, to była iskra, która zapadła. Kropka na dili pewnego rodzaju. Tak naprawdę Porozumienie dla Kołobrzegu rozsadził Krzysztof Plewko i tutaj ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Muszę powiedzieć, dzisiaj jechałem, bo wracałem akurat z Gościna na program, dzwoniła do mnie mieszkanka Kołobrzegu, bardzo zbulwersowana tym, co dzieje się na działkach, na Janiskach, przy pierwszej bramie, mianowicie tam, jak mówiła, mnóstwo gruzu z rozbieranych altanek jest rozrzuconych. Bardzo się skarżyła na to, aczkolwiek nie widziała tego, dzwonili tam do niej znajomi, koniecznie chciała, że tam pojechać i że to trzeba grodzić, że ta inwestycja, mówię tutaj o zbudową S6, S6 jest tam na tamtym terenie, że ona będzie ogrodzona i tak dalej, więc tłumaczy pani, że inwestycji drogowych o charakterze linearnym się nie grodzi, tak, że to byłoby bez sensu, gdyby trzeba było je autostrady się grodzić. One są tam, tak, ale mówię o placu budowy, one są tam odpowiednio zabezpieczane i oznaczone i każdy wie, że tam jest budowa drogi. Natomiast prośba, jak już widzimy się zastępcą prezydenta, że może tam rzucić służbą, że ktoś tam pojechał i zobaczył, czy faktycznie to tak wygląda, bo są zbulwersowani ci działkowicze. Pani... Po programie zadzwonię do właściwych służb. Ja nie mam wątpliwości, czy tak jest, bo ja widziałem, że tam dosyć dobrze te służby, te firmy, które to budują, podchodzą do tego. Część działek została rozebrana, bo tam zostali mieszkańcy wywłaszczeni i te tereny zostały przeznaczone na budowę. No i dopóki będzie trwała budowa, to tam będzie się kurzyło, będzie hałas, będzie brudno. No i z tym się trzeba po prostu liczyć, tak jest. Aczkolwiek patrząc na te budowy, która działa się chociażby pod Budzistowem, to mieszkańcy nie narzekali, wszystko było w porządku, wręcz przeciwnie, można tam było nawet chodzić, patrzeć, więc widziałem, że mieszkańcy byli zadowoleni z tego. Hałasów wielkich poza zabijaniem tych pali też nie było, no ale pani była bardzo zdziwiona, bo w momencie, w którym jej powiedziałem, że po prostu zgodnie z prawem budów liniowych się nie grodzi, a to pan już jest nastawiony, a jeszcze nic nie powiedziałem, tylko że jutro ktoś pojedzie, zobaczy, ale to widzicie jak to jest, to wykorzystuje to obecnie. Już jest negatywnie nastawiony. Zastępcy, tak, więc współczuję politykom i samorządowcom, którzy takich mieszkańców muszą na co dzień przyjmować i wysłuchiwać i czasami wystarczy powiedzieć, no bo cóż, jeżeli coś jest zgodne z prawem, no to jak zakazywać firmy budowlane? Ale w zdecydowanej większości te rozmowy są bardzo fajne. No, różnie z tym bywa. Da się rozwiązać wiele problemów, rozstrzygnąć kwestie, a tam, gdzie się nie da, jest możliwość wytłumaczenia dlaczego. No, to też jest racja. Panowie, nasz czas dobiegł końca. Widzimy się za tydzień, zobaczymy. A kiedy sesja Rady Miasta? Pod koniec 29, ile dobrze pamiętam. To zobaczymy się jeszcze przed sesją absolutoryjną, to wróżymy, czy Janusz Żuronek dostanie absolutorium. To jest ciekawe. Czy dostanie, czy nie? Który klub się postawi? Który klub zagłosuje za? No, wszystko może w rękach niezależnego Kołobrzegu. Tak? Oni są niezależni. No, ale powiedzieli, że będą współpracować ze wszystkimi ponad podziałami. Tylko pytanie, jeżeli Henryk Bieńkowski nie chciał do prezydentowi dać kiedyś absolutorium i krytykował Violetę Dymecką, to sprawdzimy wiarygodność nowego. To co zrobi tu teraz? Niezależnie może zmienić zdanie. Nie, żartuję oczywiście. Ale to głos. Nie było, nie ma żadnych oczywiście rozmów z klubem Henryka Bieńkowskiego, niezależnego Kołobrzegu. A z Pedekiem? Tylko tak sobie żartuję i się śmieję. A z Pedekiem? To już jest w działce prezydenta, panie redaktorze. A, rozumiem. A właśnie, radni, że nie. Skromni radni nie. A właśnie, że nie. Dlatego, że z tego, co ja się orientuję, prezydent z Porozumieniem dla Kołobrzegu nie rozmawia. Docierają do nas tylko informacje, że liderzy Platformy rozmawiają z Porozumieniem dla Kołobrzegu. Pytał mnie nawet to ostatnio jeden z dziennikarzy pracujących dla rozgłośni regionalnej. Miał bardzo dobre informacje. To wiemy, który.
Proszę Państwa, Dariusz Zawadzki i Jacek Woźniak. Dziękuję. Nasi goście. Kłaniamy się do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.